Studio Dziennik. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest Roman Głód, burmistrz Głuszycy, ale także wiceprezes lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej. Dzień dobry, witam panie burmistrzu. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, chciałbym podzielić naszą rozmowę na dwie części. W pierwszej chciałbym porozmawiać o Głuszycy, o gminie. Na początek sprawa taka bieżąca, najbardziej aktualna w tych ostatnich tygodniach. Ilu uchodźców ostatecznie trafiło do Głuszycy? Jak wyglądają zapisy do szkół? Jak w tym momencie wygląda ta sytuacja u was w Głuszycy? W Głuszycy na dzień dzisiejszy mamy ponad 120 uchodźców z Ukrainy. W głównej mierze są to kobiety i dzieci. Mamy ich umieszczonych po pierwsze w mieszkaniach gminnych, w prywatnych kwaterach oraz u agroturystów, którzy na ten cel przekazali swoją bazę noclegową. Większość dzieci już jest zapisana i chodzi na zajęcia do naszych szkół, do żłobka i do przedszkola. Jak również jesteśmy teraz na etapie poszukiwania intensywnie pracy dla tych pań, ponieważ one bardzo chcą pracować, nie chcą być na utrzymaniu społeczności głuszyckiej, bo to tak mniej więcej dzisiaj wygląda. A więc pierwsze osoby już podjęły zatrudnienie w podziemnym mieście Osówka. Mam informację, że w pobliskich Tartakach, w firmie tutaj w Szczawnie, która wywodzi się z Głuszycy. A więc rzeczywiście powoli jakby wśród tych rodzin jest pewna normalność, która powoduje to, że liczę na to, że większość z tych osób pozostanie i będzie po pewnym czasie stałymi mieszkańcami po prostu Głuszycy, tak? Bo wiemy, że ludność takich małych miejscowości jak Głuszyca się wyludnia. Jest coraz mniej mieszkańców, tych mieszkańców z roku na rok ubywa i to rzeczywiście może być pewna szansa, aby te niedobory w mieszkańcach w pewien sposób został uzupełniony przez te osoby, które uciekając przed wojną przyjechały do nas, a wiele z tych pań, bo rozmawiam z nimi, to już niestety wdowy, zarówno po pierwszej, jak i po drugiej wojnie, która miała miejsce na Ukrainie. Wiele z nich nie chce po prostu już wracać, ale mamy również takie przypadki, to z wczoraj taka sytuacja, gdzie mieliśmy pana, który posiadał 5 dzieci w rodzinie zastępczej, no i podjął decyzję, że wraca, bo tam została żona na Ukrainie i niestety podjął taką decyzję, że wraca. I pewnie takie sytuacje też będą. Tak, że... A liczy się pan z tym, że za chwilę pojawi się taki problem, że te agroturystyki, które dziś goszczą uchodźców z Ukrainy, powiedzą, idzie sezon turystyczny, chcielibyśmy jednak zacząć zarabiać, bo z tego żyjemy i pojawi się problem, że trzeba będzie przelokować tych uchodźców? Tak, jesteśmy na to już gotowi. Mamy przygotowane pomieszczenia po byłym gimnazjum, 60 miejsc noclegowych, a więc to już też żeśmy przewidzieli i jeżeli będzie taka potrzeba, to jesteśmy w stanie szybko przenieść te osoby do tych pomieszczeń. Jak również jesteśmy gotowi w razie drugiej fali, jakby trzeba było szykować kolejne miejsca, też przyjmiemy te osoby do Głuszycy, bo po prostu tak trzeba, tak. Taki jest dzisiaj czas i to robimy. Mamy już uruchomiony sklep bezpłatny dla tych osób. Ostatnia akcja harcerzy i OSP z Głuszycy Górnej, znowu zbiórka żywności i darów. Tak, sukcesem. Rzeczywiście znowu nazbieraliśmy bardzo dużo tej żywności, ale muszę panu powiedzieć również, że z tego sklepu zaczynają korzystać osoby z Ukrainy, które mieszkają w innych miejscowościach. Takim też nie odmawiamy. Przyjeżdżają i zarówno z Jedlinek-Zdroju, i z Wałbrzycha do tego sklepu, a więc myślę, że dalej będziemy prowadzić tą działalność pomocową na rzecz tych osób, które przebywają nie tylko w Głuszycy, ale po prostu w całym regionie. Mówi pan o tym, że szukacie, pomagacie w znalezieniu pracy. Tutaj w Głuszycy powstaje strefa aktywności gospodarczej, czyli miejsce, gdzie mogą pojawić się potencjalni pracodawcy. Na jakim etapie jest ta budowa? Przypomnijmy pokrótce, co to będzie? Tak, Głuszycka Strefa Aktywności Gospodarczej to 11 działek w pełni wyposażonych czy doposażonych w media, w drogi dojazdowe, w oświetlenie, w miejsca parkingowe z oczyszczalnią ścieków, która jest dedykowana tylko do tego miejsca. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 2 200 000, 85% dofinansowania w ramach ZIT-u aglomeracji wałbrzyskiej.
Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień dzisiejszy to jest 30%, a więc idzie to wszystko zgodnie z harmonogramem. Myślę, że koniec lata, początek jesieni to będzie ten moment, kiedy będziemy mieli to już gotowe. Są firmy, które chcą już tam inwestować? Tak, są, pytają. Głównie są to firmy, które działają na terenie gminy Głuszyca, które chcą albo poszerzać swoją działalność, albo dywersyfikować, albo po prostu rozwijać się, bo w danej lokalizacji już się nie mieszczą. Ale liczę na to, kiedy skończymy i potencjalni inwestorzy będą mogli zobaczyć usytuowanie tych działek, podejmą decyzję, że rzeczywiście podejmą tutaj działalność gospodarczą na terenie gminy Głuszyca. I to, co pan powiedział, no liczę na to, że te 11 działek wygeneruje minimum 70 miejsc pracy, a więc pracy tutaj na miejscu w gminie Głuszyca. Co w przypadku waszej gminy wbrew pozorom jest sporo. To jest sporo, bo dzisiaj największym takim zakładem, który funkcjonuje na terenie gminy Głuszyca, jest podziemne miasto Osówka, tak? W sezonie prawie 35 osób zatrudnia, tak? A więc i to już jest duże ułatwienie dla wielu, a jeżeli tutaj by powstało 70 miejsc pracy, no to mamy blisko 70 rodzin, które już mają z czego żyć i nie muszą dojeżdżać do odległych miejscowości takich jak Wrocław czy Świdnica, ale ograniczą się tutaj właśnie do okolic Głuszycy i Wałbrzycha. To jest ten model, do którego cały czas A macie jakieś takie branże, które chcielibyście przyciągnąć do tej strefy aktywności? Znaczy, ta strefa aktywności, no to przede wszystkim pewnie małe i mikro i małe przedsiębiorstwa, a więc tam wielkiego przemysłu na pewno nie będzie, ale to bez wątpienia hurtownie, to na pewno wiem, że kilka firm transportowych chciałoby mieć tutaj swoją siedzibę, bo pewnie takie są wymogi prawne, aby mieć siedzibę dla swojej firmy transportowej. To no, tartaki, które powstają, a więc zakłady przeróbki drewna, które widać, że powstają na terenie gminy Głuszyca. A więc myślę, że to są takie branże, które w pierwszej kolejności będą chciały tutaj działać na terenie gminy Głuszyca. Panie burmistrzu, od ponad 2 miesięcy bodajże jesteście już w nowej siedzibie. Udało się ominąć takie, nazwijmy to, choroby wieku dziecięcego, nowego budynku, nowej siedziby. Jak poprawiła się funkcjonalność urzędu? To widać na co dzień? Jest lepiej? Widać. To widać po ilości samochodów, które cały czas podjeżdżają pod nowy urząd. Tak? To widać w ilości osób starszych, niejednokrotnie z dysfunkcjami ruchu, które pojawiły się w urzędzie, ponieważ dzisiaj mogą swobodnie z niego korzystać. To widać również wśród osób, które z ciekawości, żeby obejrzeć budynek, załatwiają sprawy te takie administracyjne, które gdzieś tam od dawien dawna zalegały. Codziennie, chodząc korytarzami nowego urzędu, widzę bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą i załatwiają swoje potrzeby, a więc widać, że ta lokalizacja, ten budynek spowodował to, że jakby jesteśmy bardziej otwarci dla mieszkańców. To również nowa ta sytuacja związana z osobami z Ukrainy, że bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie do nas po PESEL, bo nie ma jakichś ograniczeń godzinowych, mamy wyznaczone godziny i przyjmujemy każdego. Jak mamy na terenie gminy ponad 120 osób z Ukrainy, tak PESEL-i nadaliśmy blisko 300. A więc z sąsiednich gmin, którzy przyjeżdżają do nas, bo wiadomo, im ten PESEL będzie szybszy, tym szybciej można podjąć zatrudnienie. A więc widać, że to się rzeczywiście sprawdza. Ponadto w godzinach popołudniowych budynek również służy mieszkańcom. Cyklicznie odbywają się spotkania Głuszyckiej Rady Kobiet oraz innych stowarzyszeń, które działają na terenie gminy Głuszyce, które potrzebują skorzystać z pomieszczeń. Wiemy, że w Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna trwają zajęcia, tam tych zajęć jest bardzo dużo i nie zawsze można znaleźć wolne pomieszczenia. Pomagamy w ten sposób, że mogą również korzystać z tych pomieszczeń, które tu mamy, z sali, na której na co dzień odbywa się posiedzenia Rady Miejskiej. Ona jest udostępniana i dla stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie gminy Głuszyca, a więc powoli staje się to budynek wielofunkcyjny. Możliwości są coraz większe i ogromne. Tak jest, tak. Cieszę się ogromnie, bo dużo ciepłych słów słyszę od mieszkańców, od byłych mieszkańców gminy Głuszyca, którzy teraz w okresie świątecznym byli, odwiedzili swoich tutaj najbliższych, no i widać te osoby, które przychodzą i są po prostu dumne z tego, że udało się uratować
taki zabytek z taką historią, z takim dziedzictwem tak ważnym dla mieszkańców gminy Głuszyca. Panie burmistrzu, cieszy się pan, że rozpoczyna nam się sezon turystyczny pierwszy po 2 latach pandemii, bez obostrzeń, bez jakichś ograniczeń, jakichkolwiek tak naprawdę, które mogą utrudniać podróżowanie, turystykę przede wszystkim? Znaczy, dużo na ten temat ostatnio dyskutujemy na różnych gremiach. Fachowcy od turystyki twierdzą, że to będzie bardzo dobry okres, ponieważ gro osób nie będzie wyjeżdżało za granicę, tylko będzie poszukiwało wypoczynku tutaj u nas na miejscu. Ja tak sobie ostatnio analizuję już ten sezon, który trwa zimowy, a więc widzę, że on będzie obfitował w turystów, ale czy turyści tak chętnie będą wydawali swoje pieniądze, do tego już bym nie był taki pewien. Uważam, że turyści, którzy będą odwiedzali nasz region, to będą turyści z własnymi kanapkami, z własnym termosem, będą zwiedzali te atrakcje, które nie są atrakcjami drogimi, może atrakcjami, za które trzeba zapłacić. Będą chodzić po szlakach, jeździć na rowerach. A więc niekoniecznie to może się przełożyć na zyski związane z bezpośrednim takim zyskiem z restauracji, z wejścia do jednej, drugiej, do trzeciej atrakcji, ale liczę na to, że rzeczywiście tych turystów na szlakach w okolicach Głuszycy, Jedliny, Wałbrzycha będzie zdecydowanie dużo. Zresztą ostatnie doniesienia nawet państwa dziennika wskazują jednoznacznie, że ten ruch się już rozpoczął, zwłaszcza ruch rowerzystów. Trzy dosyć groźne wypadki, jeden śmiertelny. To świadczy o tym, że w Górach Sowi, tak, powiedzmy, to w Srebrnej Górze tak, było. Tak, to Srebrna Góra, ale to są jednak, to turysta nie zna granic i pewnie za chwilę ten turysta będzie u nas, tak? A więc widzimy, że to natężenie będzie bardzo duże, musimy się do tego przygotować, musimy być na to gotowi, ale pewnie tak dużych zysków jak z tego sezonu, który minął, pewnie już nie będzie. O turystów wciąż trzeba jednak walczyć, dobrze o tym pewnie wiecie. Stąd między innymi pomysł lokalnej organizacji turystycznej aglomeracji wałbrzyskiej, której jesteście jako Głuszyca członkami, a pan jest wiceprezesem tej lotu aglomeracji wałbrzyskiej. Aczkolwiek ostatnio pojawiły się takie wątpliwości dotyczące jak gdyby funkcjonowania lotu. Szczawno-Zdrój zakwestionowało podwyższenie jednorazowej składki dla gmin i chce wystąpić z lotu. Po co to podwyższenie? Czy to ma sens? Rzeczywiście to jest potrzebne? Panie redaktorze, szanowni państwo, abyśmy mogli dalej się rozwijać jako lot aglomeracji wałbrzyskiej, abyśmy mogli przyjmować nowych członków i realizować naprawdę dobre projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, czy z budżetu województwa dolnośląskiego, czy z budżetu centralnego, musimy mieć pieniądze na wkład własny. Wiemy, co obecnie się dzieje z kredytowaniem różnego rodzaju przedsięwzięć. Koszty kredytu bardzo mocno wzrosły. W przypadku lot aglomeracji wałbrzyskiej, a jeżeli chcielibyśmy taki kredyt wziąć, aby móc realizować te projekty, które już mamy wygrane, a mamy wygrane 2 duże projekty. Pierwszy projekt to jest na kwotę 260 tysięcy, drugi to jest 360 tysięcy, a więc to jest kwota blisko 500 000, którą lot będzie musiał najpierw wydatkować, aby potem odzyskać te pieniądze. To są projekty dotyczące członków lotu, członków lotu, tylko turystyki, współpracy polsko-czeskiej. Jeden projekt to jest typowo turystyczny, gdzie nasi przedstawiciele gmin uczą się języka czeskiego, powstają wspólne publikacje, powstaje wspólna kampania reklamowa po stronie czeskiej. Drugi to bardzo duży projekt rowerowy, a więc coś zupełnie nowego, w ramach którego również bardzo duża kampania reklamowa po stronie polskiej i czeskiej, powstanie przewodnika rowerowego po trasach aglomeracji wałbrzyskiej. Założyliśmy tam 40 tras, że bardzo dokładnie je opiszemy, przedstawimy, zaprezentujemy. Duża kampania reklamowa. I na to potrzebujecie pieniądze? Potrzebujemy pieniądze. I tak jak powiedziałem, policzyliśmy koszt obsługi kredytu, który byśmy musieli zaciągnąć. To koszt taki wynosi 35 tysięcy. To jest 1/3 tego budżetu, który dzisiaj mamy. A więc na zarządzie i na walnym zgromadzeniu podjęliśmy taką decyzję, że gminy będące
w stowarzyszeniu zwiększą jednorazowo, podkreślam, jednorazowo składkę do 30 tysięcy złotych, aby nie zapożyczać się i aby zasilić pieniędzmi lot na realizację tych projektów. Może zabrakło w tej podjętej decyzji jakiegoś takiego wyjaśnienia, żeby członkowie lotu te rozmowy były prowadzone. Przedstawiciele wszystkich gmin byli na walnym, tak? Każda z gmin otrzymała pismo, które zostało z wyjaśnieniem bardzo dokładnym przesłane. Myślę, że pewnie zabrakło może dodatkowej rozmowy jeszcze z gminą Sztawno-Zdrój. Takie rozmowy ja sam osobiście przeprowadziłem z panem burmistrzem. Na pewno wybierzemy się na tą sesję również z panią prezes. Aby na sesję poniedziałkową, tak, gdzie Sztawno-Zdrój ma podjąć decyzję, czy wystąpić. Porozmawiać i przedstawić nasze argumenty radnym Rady Miejskiej Sztawno-Zdroju. Liczę na to, że te wszystkie argumenty, które przedstawimy, znajdą zrozumienie. I jednak Sztawno-Zdrój pozostanie w locie aglomeracji wałbrzyskiej, no bo nie wyobrażam sobie lotu bez tak ważnej gminy turystycznej, jaką jest Sztawno-Zdrój. A jeżeli władze Sztawno-Zdroju powiedzą, że okej, poprzemy to, tylko chcielibyśmy nowej uchwały, żeby dokładnie było napisane, po co jest ta podwyższona składka, na co, dlaczego. Jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi do rozmów, nikt na nikogo się nie obraża. Może zabrakło komunikacji, może zabrakło wiedzy. Nie chciałbym w tym momencie tutaj u pana w studio dochodzić, dlaczego tak się stało, ale jesteśmy otwarci, chcemy działać, chcemy wpływać na to, aby tych turystów na terenie naszych gmin było jak najwięcej, aby do lotu aglomeracji wałbrzyskiej przynależało jak najwięcej obiektów turystycznych, a wiemy, że te największe, które są usytuowane na naszym terenie, już są naszymi członkami. To tylko świadczy o tym, że ta organizacja jest potrzebna, a te dwa projekty na kwotę blisko 500 000 złotych pokazują, że naprawdę potrafimy działać, potrafimy pisać dobre wnioski, które przechodzą, które są zauważalne, które realizujemy z naszymi wszystkimi partnerami, a myślę, że każdy mieszkaniec aglomeracji skorzysta na tym, że ci turyści tu będą przyjeżdżali, jak również my będziemy poznawali swoje atrakcje nawzajem i będziemy z tego korzystać. 30 tysięcy złotych to jest kwota realna dla niewielkiej gminy? Bo pan też może powiedzieć jako burmistrz Głuszycy, prawda? Panie redaktorze, patrząc na ceny reklam, patrząc na ceny nośników reklam, kwota 30 tysięcy jest do zaakceptowania, myślę, przez każdą gminę. Rozmawiamy tu jednak o dosyć bogatej gminie, no nie ukrywajmy, tak, Sztawno-Zdrój jednak jest zawsze w czołówce tych gmin bogatych i myślę, że powinno... Czyli korzyści mogą być większe niż... Powinno im na tym zależeć, aby rzeczywiście być beneficjentem bezpośrednim tych projektów, które napisaliśmy, bo każdy z nas pamięta, że Sztawno to tak naprawdę kiedyś kolebka kolarstwa górskiego, wyścigi pana Langa, które niosły cały teren tak naprawdę w świat, że tutaj są warunki stworzone do tego, aby uprawiać kolarstwo, turystykę. No i jedno z ważniejszych uzdrowisk w regionie wałbrzyskim. Tak jest. I to też myślę, że jest dodatkowy argument, żeby je reklamować nie tylko wśród polskiej społeczności, ale również wśród Czechów. Czyli liczy pan na porozumienie, że uda się to dogadać. Myślę, że tak. Myślę, że w końcu uda nam się to dogadać, te szczegóły i niepotrzebnie zupełnie się okaże, tracimy prąd na takie rzeczy, zamiast działać i sprowadzać jak najwięcej turystów na ziemię wałbrzyską tutaj do nas. Roman Głód, burmistrz Głuszycy, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.